Paco Power, System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w klubie sportowym Paco na ulicy Kiepury. Jest z nami uczestnik szkolenia, kursu Piotr Tryczkiewicz. Witam. Piotrek, powiedz, jaki odbiór tych dwóch dni? Odbiór przede wszystkim bardzo pozytywny ze względu na to, że dowiedziałem się ciekawych kilka nowych rzeczy. Kilka przekonań zostało złamanych, które krążą w świecie nie tylko kulturystyki, ale również ogólnie sportów siłowo-wytrzymałościowych. Potrawy bardzo dobre, przygotowane przez panią Kasię i pana Kożuszka. Szkolenie prowadzone w bardzo ciekawy sposób. Nie nudne, tylko z dużą dozą informacji, zarówno ciekawych dla ludzi, którzy chcą skorzystać z porady typowo pod kulturystykę, jak również pod sporty wytrzymałościowe. Powiedz mi, będziesz się starał przełożyć tą wiedzę, którą dzisiaj zdobyłeś do swoich treningów? Jak najbardziej. Oczywiście już w najbliższym czasie spróbuję przełożyć tą wiedzę, czy ona się przełoży na mój organizm, bo zazwyczaj próbując nowe rzeczy przede wszystkim bazuję na swoim organizmie, a dopiero później staram się kogo innego namawiać do tego typu nowości. Generalnie na ten kurs przyszły osoby ze sportów sylwetkowych. Właśnie powiedziałeś o tym, że w tych sportach typowo wytrzymałościowych, nie tylko siłowych, będziesz się starał wykorzystać tą wiedzę zdobytą. Powiedz mi, jak to jest u ciebie z treningiem? W jaki sposób to wygląda? Co trenujesz? Gdzie i dlaczego? Znaczy, obecnie trenuję boks w klubie Paco na ulicy Zana u pana Maciejewskiego. Natomiast wcześniej Muay Thai u Maćka Walczykiewicza. Również wcześniej MMA, także no, to jest dosyć bogata wiedza. Natomiast z tego kursu wyciągnąłem pewne rzeczy ciekawe na temat na przykład aminokwasów, które okazuje się, że w sportach sylwetkowych jak najbardziej można brać po treningu. Natomiast w sporcie wytrzymałościowym, jakim jest na przykład boks, wskazane jest, żeby aminokwasy spożywać w czasie treningu, gdyż rozpad białka następuje często już po rozgrzewce. I zakwaszenie organizmu występuje po pierwszych 15-20 minutach treningu wytrzymałościowego, jakim jest boks, gdyż po prostu w tym okresie organizm już jest mocno wycieńczony. I już w tym momencie tak naprawdę powinno się dostarczać pierwszą dawkę aminokwasów. Piotrek, zachęć do udziału w szkoleniach organizowanych przez Sylwetkę, jak również do treningów bokserskich w naszym klubie. Do treningów bokserskich myślę, że nie muszę zachęcać, gdyż najlepszym przykładem tego, jakim jest klubem jest Paco Lublin, jest Karolina Michalczuk i Łukasz Maciec, który teraz przygotowuje się do swojej życiowej walki. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenie Sylwetka, jest to naprawdę potężna dawka wiedzy przekazana przez pana Michalskiego, panią Kasię i pana Kożuszka. W sposób dosyć ciekawy, czasami śmieszny, także myślę, że każdy skorzysta. Coś dla siebie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.